Mark Zuckerberg, pytanie, no ciekawe. Jak pan ocenia ciągłe zmiany zdania Mariana Kowalskiego co do roszczeń żydowskich? Ostatnio ukazało się nagranie pokazujące, jak Kowalski zmieniał swoje zdanie z roku na rok. No, Marian Kowalski, ja akurat tam dookoła niego nie obserwuję ostatnio, jakieś 2 czy 3 tygodnie oglądałem tylko, jak występował w roli eksperta w telewizji polskiej. To pokazuje właśnie, jak niski poziom jest tej propagandy pisowskiej, niestety, w telewizji polskiej, jakich ludzi się wykorzystuje jako takich ekspertów, eksnarodowców. No niestety, Marian Kowalski startował tutaj ze środowiska Ruchu Narodowego jako kandydat na prezydenta. No ale Marian Kowalski jest człowiekiem całkowicie skompromitowanym. Jest człowiekiem, który współpracował z tak zwanym pastorem Chojeckim. Obrażali w programach wszystkich jak mogli. Potem się pokłócili o pieniądze, jeden drugiemu zarzucał, że się okradli. Jeden drugiemu mówił jakieś tak obraźliwe rzeczy, że nie będę ich tutaj powtarzał w tym programie, co tam Marian na stół narobił, jeden drugiemu mówił. Naprawdę to są ludzie niegodni jakiejkolwiek uwagi i telewizja polska, jeśli chce być szanowana, jeśli chce mieć jakichkolwiek odbiorców, no to niech się nauczy trochę tej lepszej propagandy, nie bierze człowieka, który jest, no mówię, kompletnie, ale to kompletnie niewiarygodny, tak często zmieniający poglądy, mówiący, najpierw ostrzegających przed zagrożeniem ukraińskim, potem mówiący o tym, że trzeba im pomagać, potem, nie wiem, mówiący o niebezpieczeństwie organizacji żydowskich, potem mówiący o tym, że chodzący wręcz, namawiającym do tego, żeby chodzić z flagą Izraela. No proszę Państwa, no, przecież no, żaden narodowiec nie będzie chodził ani z flagą Izraela, ani Rosji, ani Niemiec, ani Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? No dlatego, że jesteśmy Polakami. Nawet jakbyśmy do tych państw nie mieli nic, my je możemy wywiesić oczywiście przy spotkaniach jakichś dyplomatycznych, międzynarodowych, z szacunkiem, jako z państw, z którymi mamy kontakty. No ale ten człowiek, mówię, namawiał i ci ludzie z tej sekty Chojeckiego i Mariana Kowalskiego, który no, w jakiś sposób w tej sekcie, może nie religijnie, ale medialnie istniał, chodzili z flagami Izraela. No, tyle chyba, no to więcej nie ma co komentować tego. Dobrze, to już nie komentujmy tego pytania. Skończony człowiek po prostu. Frekwencja. Jakiej się spodziewacie frekwencji?